graj bebechami, wywlecz z siebie flaki wszystkie, rozumiesz? Niech się leje krew, płacz i tak dalej. Albo masz się całować z kimś, to się... Albo całować masz się, prawda? I to jest przekraczanie granic. No jednak jeżeli masz pół dnia płakać i proszę się rozpaczać, czy kogoś dusić i zabijać, czy być gwałconym, czy być całowanym przez osobę, którą nie chcesz, to jednak jest przekraczanie granic. Na tym polega aktorstwo, ale wyczuwasz doskonale, kiedy są emocje, kiedy grasz, a kiedy jesteś obrażana, kiedy jesteś upadlana, kiedy jesteś poniżana. To jest duża różnica, jeżeli na scenie aktorka słyszy od reżysera, może pani w Supersamie sprzedawać, prawda? Bo nie wyszła jej scena. To chyba czujesz, że to nie na tym polega, to nie jest uwaga reżyserska, tylko tak. To jest chamstwo, prawda? To, że Kazimierz Kuc przeklinał i rzucał, rozumiesz, mięsem na prawo i lewo, ale go kochałeś, ponieważ był najcudowniejszym człowiekiem na świecie, fantastycznym reżyserem i co ma piernik do wiatraka. W związku z czym doskonale czujesz tą granicę, jeżeli jesteś wrażliwym człowiekiem. Ja nie akceptuję chamstwa. Ja też na planie filmowym czy na scenie, właśnie tak właśnie to było z Filipskim, kiedy zachował się chamsko, po prostu zeszłam ze sceny i wyszłam z teatru, tak?